Witamy Was serdecznie w 12 odcinku naszego programu Wszystko o Górniku. Ze mną niezmiennie Konrad Kołakowski. I niezmiennie Jacqueline Kufel. I niezmiennie Jacqueline zdradzi Wam szczegóły nowego konkursu, który dla Was przygotowaliśmy. Tym razem konkurs dla naszych najmłodszych kibiców. Kilka dni temu Arena Zabrze obchodziła swoje 5. urodziny. Poprosimy zatem dzieciaki, aby narysowały obrazek, laurkę z życzeniami, forma dowolna. Kredki, pastele, wyklejanka, co tylko chcecie. W nagrodę piłka z podpisami naszych wszystkich piłkarzy. Laurki albo ich zdjęcia zamieszczajcie w komentarzach pod naszym programem na Facebooku, a nagroda będzie na Was czekać. Powodzenia! Jak zwykle zaczynamy od wiadomości z pierwszej drużyny, czyli blok czy wygrywasz, czy nie, a w moim towarzystwie najlepszy ekspert piłkarski Bartek Perek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich kibiców. Chyba o ostatnim meczu z Lechią chcemy zapomnieć. To, co było nad morzem, zostawmy nad morzem. Takich może tylko kilka słów na temat tego spotkania. No, ostatnie lata w Gdańsku to trudne mecze Górnika Zabrze. No, wystarczy wspomnieć tylko to, że na zwycięstwo w stolicy Pomorza no, czekamy od 2013 roku, od tego czasu. No, jest nam tam bardzo trudno, jest to niegościnny teren, remisy bądź porażki. Miejmy nadzieję, że już przy okazji kolejnej wizyty w Gdańsku się to zmieni, ale w gruncie rzeczy możemy teraz płynnie przejść do meczu z Legią, bo tutaj tendencja jest nieco odwrotna. No właśnie, to klasyk ligowy, to wielki hit, który zawsze cieszy się ogromną popularnością wśród kibiców. No i ostatnie wyniki napawają naprawdę dużym optymizmem. To też szansa, ogromna szansa na przełamanie się drużyny. Mecze z Legią zawsze elektryzują zarówno kibiców, jak i piłkarzy, całe tutaj nasze środowisko. I niezależnie od tego, czy Górnik był na szczycie, czy walczył o te same cele co Legia, czy był w regresie, czy nawet na niższym poziomie rozgrywkowym, to te mecze zawsze były bardzo wyrównane. A ostatnie 5 meczów tutaj z Legią rozgrywanych w Zabrzu, no pokazują, że są podstawy do takiego umiarkowanego optymizmu, bo przypomnijmy, wróćmy pamięcią do sezonu 2015-16, feralnego sezonu, który przecież zakończył się spadkiem Górnika w Zabrzu. Nie przegraliśmy, był remis. Później Górnik już jako pierwszy ligowiec z Legią mierzył się w rozgrywkach Pucharu Polski. Zwycięstwo po dogrywce 3-2, wspaniałe widowisko, wielki mecz, który do dziś jest przecież wspominany przez kibiców Górnika Zabrze. Po awansie, inauguracja, wielka hiszpańska fiesta, sezon 2017-18, dwa razy Angulo, raz Dani Suarez i zwycięstwo 3-1. No i sezon trudny, 2018-19, w którym walczyliśmy o spadek. No to to jest jedyna na przestrzeni ostatnich lat porażka w Zabrzu, też po wyrównanym meczu 1-2. I wreszcie ostatni rok 2020, wiosna, już po tym powrocie z tego lokautu, zwycięstwo 2-0. No jeżeli dodamy jeszcze jesienną wiktorię w Warszawie, czyli dwa zwycięstwa nad Legią w 2020 roku, tak więc patrząc historycznie i statystycznie, no możemy spodziewać się naprawdę wielkich emocji. Miejmy nadzieję, że ta statystyka zostanie poprawiona. No tak jak powiedziałeś, mecze z Legią elektryzują piłkarzy. Miejmy nadzieję, że będzie to też dodatkowa mobilizacja, motywacja dla piłkarzy. I że znowu będziemy cieszyć się zwycięstwem nad tym trudnym rywalem, z którym Górnik rywalizuje o cele, a rywalizował o najwyższe cele no, na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Mamy też nowego zawodnika, Richmond Bułaci. Jak przebiega aklimatyzacja tego piłkarza no, po dosyć głośnym transferze? Tak, transfer Richmonda odbił się szerokim echem w piłkarskiej Polsce. Przebiega bardzo dobrze. Richmond, jak wiemy, już w Gdańsku zagrał od pierwszego gwizdka, od pierwszej minuty. Czeka na kolejne spotkanie, ale angażuje się już również w takie aspekty marketingowe działania klubu. W ostatnich dniach wraz z kilkoma innymi piłkarzami brał udział m.in. w sesji zdjęciowej, której efekty pewnie niedługo zobaczymy. Sprawdźmy, jak ta sesja wyglądała. Przed nami krótkie kulisy.
widzieliśmy, pierwsza sesja Richmonda za nami. Za Richmondem również pierwsze spotkanie z dziennikarzami, które oczywiście z powodów pandemii koronawirusa musiało odbyć się online za pośrednictwem Zooma. I bardzo ciekawa sprawa wynikła podczas tej konferencji. Pamiętacie pewnie pierwszą rozmowę z Richmondem na łamach klubowej telewizji, gdzie jednym ciągiem Richmond wymienił wszystkie tytuły Mistrza Polski zdobyte przez Górnika Zabrze. No, parę osób gdzieś tam się szukało jakiegoś podtekstu, że korzystał ze ściągawki. To wszystko zostało wyjaśnione podczas konferencji. No, przekonajmy się, jaki sposób na zapamiętywanie ma Richmond. I remember when you had the first interview for the club official site. Yeah. You listed all the dates, all the years when Górnik won the Polish championship. It was 14 championship, and it looked as if you remembered all of the dates. Can you say that? Did you read it, or did you really from memory? No, from your I guess when I came here, I saw it on the wall, so I just looked at it for like 1-2 minutes, and I had to put everything in my head that minute. Mm-hmm. I had to when I look at something just mm-hmm. for like 2 minutes, if I look at it, I can be able to put everything in my head, and after that is it. No, nie pozostaje nic innego jak czekać i kibicować, aby Richmond zdobył pierwszą bramkę w barwach Górnika. Najlepsza okazja ku temu w najbliższym meczu z Legią. Ale jeśli nie Richmond, no to mamy innych strzelców. Mamy najlepszego jokera Ekstraklasy, czyli Piotrka Krawczyka. Dokładnie, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że Piotrek jest właśnie na czele takiej dość specyficznej statystyki, takiego zestawienia piłkarzy, którzy zdobyli bramkę po pojawieniu się na boisku z ławki rezerwowych. Jako jedyny ma na swoim koncie właśnie 3 gole zdobyte w ten sposób, gdy pojawił się na boisku. I co warto podkreślić, każda z tych bramek, każde te wejście kończyło się ostatecznie zwycięstwem zabrzeńskiego Górnika. Tak więc Piotrkowi życzymy dalszych bramek. Dalszych bramek życzymy oczywiście również Jesusowi i Aleksowi. Najważniejsze chyba przed sobotą jest to, abyśmy strzelili co najmniej o tą jedną bramkę więcej niż rywal. Niezależnie od tego, kto zagra i w jakiej konfiguracji ofensywnej zdecyduje się zagrać trener Marcin Brosz. No to ja mam takie małe marzenie na najbliższy mecz z Legią. Richmond strzela pierwsze 2 bramki w Górniku, później dokonuje się zmiana, wchodzi Krawczyk i strzela jako joker kolejną bramkę i wygrywamy 3-1. Życzmy sobie tego na najbliższy mecz. Życzę sobie tego, jak również kibicom, a przede wszystkim naszym piłkarzom. Zwykle w tej części programu wykonywany jest również przez pana Bartka Perka telefon do dziennikarzy, do zawodników, do ludzi związanych z Górnikiem. Jak będzie tym razem? Jako że mecze Górnika Zabrze i Legii Warszawa to prawdziwa historia piłki nożnej, tych meczów było mnóstwo i dostarczały mnóstwa emocji. W ostatnich kilku dniach spotkałem się z kilkoma naszymi byłymi świetnymi piłkarzami i poprosiłem ich o to, aby przypomnieli sobie, ale również kibicom swój pamiętny mecz z Legią. Zbliża się mecz Górnika Zabrze z Legią Warszawa. O ten szczególny mecz, który ze swojej kariery z legionistami pamięta Andrzej Orzeszek, zapytamy, jaki to mecz? No przede wszystkim mecze z Legią zawsze mają swój określony smak. Sporo emocji wśród kibiców i z reguły są to dobre mecze. Trudne dosyć pytanie w tym momencie, ale tak przychodzi mi do głowy rok bodajże 95 czy 6, wygraliśmy z Legią 3-2. Byliśmy w takiej sytuacji wtedy trochę trudnej, bo dosyć nisko w tabeli Legia, z tego co pamiętam, liderowała. Zbliżały się święta wielkanocne, nawet to była sobota wielkanocna. Wygraliśmy 3-2 po dobrym meczu, prowadziliśmy 2-0 po bramkach chyba Nosala i Marka Szymońskiego, z tego co pamiętam. Potem 2 razy Leszek Pis z rzutu wolnych, Legia wyrównała na 2-2. W 90 minucie zdobyliśmy bramkę na 3-2. Po moim dośrodkowaniu Zbyszek Mandziejewicz zagrał piłkę ręką w
polu karnym i Darek Koseła wykorzystał karnego. I to było takie spotkanie, które chyba tak najbardziej utkwiło w pamięci. Koseła, tych meczów z Legią było na pewno w Twojej karierze wiele. Zapytam Cię o jeden pamiętny, najlepiej zwycięski, a może takim, w którym zdobyłeś bramkę. No, najbardziej, który mi tam utkwił w pamięci, jest mecz, który rozgraliśmy w Zabrzu z Legią. Prowadziliśmy do przerwy 2-0, zrobiło się 2-2, no i w doliczonym czasie gry był rzut karny po ręce Mandziewicza w polu karnym. Podeszłem do karnego i uderzyłem bramkę, trzęsnemu na 3-2 po słupku, piłka wpadła do siatki. To ten mecz z 96 roku. Przypominał go również Andrzej Orzeszek, bo ważny również z tego powodu, że Górnik był wtedy w dość trudnej sytuacji. Tak, walczyliśmy wtedy o utrzymanie i ten mecz, i to zwycięstwo, te punkty, które zdobyliśmy z Legią, przyczyniło się na pewno w dużym stopniu do naszego utrzymania w Ekstraklasie. Meczów z Legią w karierze Marka Majki było naprawdę bardzo wiele. No i a jako, że zbliża się potyczka ligowa Górnika z Legią, prosimy o to, aby wrócił Pan pamięcią do tego meczu, który najbardziej utkwił Panu w pamięci. Tych meczy było kilka, że tak powiem. Pierwszy taki najbardziej, który pamiętam, to był mecz w Pucharze Polski, który graliśmy w Warszawie. To było zaraz po przyjściu moim do Górnika Zabrze i w ostatniej dosłownie minucie dogrywki zdobyłem bramkę na 3-2 i przeszli do dalszej rundy Pucharu Polski. To jeśli chodzi o tak pucharowy mecz, natomiast ligowy to na pewno dwa takie bardzo istotne w okresie, gdy zdobywaliśmy drugie mistrzostwo w Polski. W rundzie jesiennej przegraliśmy w Warszawie 4-1. Natomiast rewanż wzięliśmy srogi, wygraliśmy 3-0 w Zabrzu i to w zasadzie te zwycięstwo przybliżyło nas do kolejnego mistrzostwa Polski. A co słychać w klubie? Zapraszamy na wieści z Roosevelta. W tym tygodniu 19. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy poświęcona będzie legendzie. Obchodziliśmy bowiem 100. rocznicę urodzin Kazimierza Górskiego. Wszyscy pamiętamy wspaniałe mecze drużyny prowadzonej właśnie przez tego trenera. Orły Górskiego zapisały się w naszej pamięci i ta kolejka właśnie jemu będzie poświęcona. W ramach kolejki, która potrwa od piątku 26 lutego do niedzieli 28 lutego, wszyscy piłkarze wychodzić będą na przedmeczowe rozgrzewki w specjalnych koszulkach okolicznościowych. To tylko jedna z aktywności, które zostały zaplanowane przez Ekstraklasę. Kilka dni temu nasza zabrzeńska świątynia futbolu, Arena Zabrze, stadion imienia Ernesta Pola, obchodziła swoje piąte urodziny. 21 lutego 2016 roku rozpoczęła się nowa era w historii klubu. Meczem wielkimi derbami Śląska z Ruchem Chorzów. To spotkanie zgromadziło komplet publiczności, była wtedy fantastyczna atmosfera, a bilety wyprzedały się długo przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Przez ten czas Górnik rozegrał 98 oficjalnych spotkań. Obejrzało je łącznie ponad 1 200 000 kibiców. To wspaniały wynik plasujący nasz stadion na absolutnym topie wszystkich polskich stadionów. Warto przytoczyć również bilans gier zabrzeńskiego Górnika na nowej arenie. 46 razy cieszyliśmy się ze zwycięstwa. Było 28 remisów, no i niestety przyszło nam 24 razy przełknąć porażkę. Niemniej jednak bilans to bardzo korzystny, a ten stadion to faktyczna twierdza naszej drużyny. Drugi zespół Górnika kontynuuje przygotowania do rundy wiosennej trzeciej grupy, trzeciej ligi. W miniony weekend nasze rezerwy pewnie pokonały Podhale Nowy Targ 4-1, a swoją oceną przygotowań podzielili się z nami trener Marcin Prasoł oraz obrońca Jakub Szymański. Trenerze, rozmawiamy tuż po ostatnim gwizdku 8 już w tym roku meczu sparingowego. Bilans to 5 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażka. Czy na tym etapie możemy wyciągać jakieś wnioski? Czy to jest podstawa do optymizmu? Czy jednak jeszcze sporo pracy przed nami i nie możemy patrzeć na wyniki meczów kontrolnych?
Na pewno zawsze ważne jest, żeby wygrywać, bo to też gdzieś buduje mentalność, pewność siebie, wiarę, potwierdza to, co robimy, ale prawda jest taka, że liczą się zwycięstwa tylko w lidze i to, co się potwierdza w tych meczach mistrzowskich, o punkty, o coś, bo to weryfikuje tak naprawdę naszą pracę. No i piłka nożna polega na zdobywaniu punktów, osiąganiu celów i mecze towarzyskie to są tylko, mają nas przybliżać ku temu. Jak przebiega aklimatyzacja i proces zgrywania z zespołem tych nowych twarzy w drugiej drużynie? Znaczy nie ma jakiegoś tam problemu z aklimatyzacją, że potrzebują jakiegoś tam większego okresu, bardziej tutaj potrzebują oni się zaadaptować do obciążeń, do tempa grania i tutaj musimy nadrobić pewne rzeczy, ale chłopacy bardzo są zaangażowani, bardzo chcą pracować, czasami wręcz trzeba zganiać i kończyć trening, bo bardzo chcą. No to jeszcze na koniec szybciutko, plan na ostatnie dwa tygodnie. Plan na ostatnie dwa tygodnie, sparing z Rowem Rybnik i potem już przygotowania bezpośrednio do meczu w Gorzowie. Dziś jako obrońca, ale dałeś ten impuls w meczu sparingowym, zdobywając bramkę wyrównującą, końcowe zwycięstwo okazałe, no ale to chyba nie jest w tych meczach sparingowych najważniejsze, choć każda kolejna wygrana, a tych jest niemało, cieszy. Na pewno, gramy w każdym meczu o zwycięstwo, nieważne czy to sparing, czy to mecz ligowy, zawsze staramy się zdobyć 3 punkty, cieszy zdobyta bramka, pierwsze wejście w mecz nie było najlepsze, ale później już pokazaliśmy na to, co przygotowywaliśmy się w całym sezonie przygotowawczym. Do startu rozgrywek pozostały jeszcze 2 tygodnie. Czujecie się już dobrze przygotowani? Czy może gdzieś jeszcze widzicie rezerwy, nad którymi w tych najbliższych dniach powinniście pracować? Na pewno zawsze są rezerwy, możemy grać lepiej, ale powoli schodzimy z obciążeń. Przygotowujemy się już do tego pierwszego meczu ligowego i powoli zaczyna to wyglądać tak, jak ma to wyglądać na pierwszy mecz ligowy. Wszyscy oczekiwaliśmy na mecz naszej młodzieżówki w Młodzieżowej Lidze Mistrzów z PAOK-iem Saloniki. Niestety z powodu koronawirusa te rozgrywki zostały w tym sezonie odwołane. Pozostaje nam kibicować młodym piłkarzom w zbliżających się rozgrywkach ligowych. Nasz zespół również w tym sezonie jest w czubie tabeli, więc może zakończy się zgodnie z maksymą, że co się odwlecze, to nie uciecze. Mecz ze Stalą Mielec był setnym meczem Jesusa Jimeneza w barwach Górnika Zabrze. Z tej okazji Hiszpan otrzymał w szatni okolicznościową koszulkę. Bilans Jesusa to 30 bramek i 19 asyst. Czekamy na kolejne trafienia. Ulubieńcowi zabrzeńskich kibiców składamy gratulacje i życzymy kolejnej setki, dalszych bramek i oczywiście asyst. W przeciągu ostatnich dni obrodziło nam w jubilatów i solenizantów. Składaliśmy życzenia osobom bardzo ważnym dla naszego klubu. Niedawni solenizanci to m.in. Stanisław Sędkowski, trener Władysław Żmuda, Ryszard Cyroń, Dariusz Koseła, Jan Kowalski oraz Andrzej Orzeszek. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niestety cały czas żyjemy w cieniu pandemii, która dotyka także życie sportowe. O tym, jak ważne są codzienne zasady również w kontekście uprawiania sportu, opowiadał na łamach telewizji Zabrze klubowy lekarz Górnika Zbigniew Kwiatkowski. Zobaczmy tę relację. Choroba COVID-19 jest spowodowana przez wirus z grupy koronawirusów. O tym w tej chwili właściwie to nie jest żadna tajemnica, bo pandemia obejmuje cały świat. Wirus tak naprawdę czy choroba spowodowana przez wirusa w 80% przypadków najczęściej przebiega bezobjawowo. Natomiast niestety te przypadki pacjentów, które cechują się śmiertelnością, sięgają nawet 3-4%, więc tego się oczywiście obawiamy i w związku z tym należałoby o tym pamiętać na co dzień. Wytyczne światowe są też mniej więcej ogólnie znane. Powoduje to dość duże ograniczenia w takich codziennych czynnościach życiowych, jak również aktywnościach sportowych. I myślę, że w związku z tym, że w jakiś sposób również ograniczoną aktywność sportową, należy o tym pamiętać również podczas tej aktywności. Oczywiście musimy mieć świadomość, że najważniejszą rzeczą jest unikanie kontaktu bezpośredniego, który trwa co najmniej 15 minut z osobą, która potencjalnie może być zakażona.
Także sama aktywność na wolnym powietrzu, sama aktywność na boisku, na lodowisku, czy w tej chwili w związku z porą roku narciarska, nie stanowi jakiegoś dużego zagrożenia. Natomiast oczywiście, że dużo większym zagrożeniem stanowią te wszystkie sytuacje, kiedy do tych wykonywania poszczególnej aktywności się przygotowujemy, czyli wspólne pobyty w szatni, wspólne pobyty w przebieralniach, czy ewentualnie kolejki na wyciągach. Wiadomo też wszystkim, że póki co nie znamy sposobu leczenia samego wirusa, czyli nie znamy leczenia przyczynowego. W związku z tym powinniśmy się skoncentrować na tym, żeby zmniejszyć jego transmisję, czyli tak jak to się mówi językiem potocznym, zakaźność. Czyli unikamy kontaktu, unikamy możliwości. Pamiętajmy, że wirus przenosi się, z informacji pewnych, wirus przenosi się drogą kropelkową. Czyli najprostszym sposobem złota trójca DDM, czyli maseczki, zasłanianie ust, które mają ograniczyć możliwość rozsiewania tego wirusa. Wirus przenosi się również najprawdopodobniej ze śliną osób, które są jego nosicielami, czyli ewentualnie przez kontakt powierzchni i następnie kontakt ręki, którą dotykaliśmy, z okolicą jamy ustnej czy nosa. Więc też unikajmy takiego sposobu przenoszenia. Czyli pamiętajmy, dezynfekcja, dystans, czyli odległość nie mniejsza niż 1,5 metra, oraz maseczka, jako sposób, który stanowi bezpośrednią blokadę dla transmisji wirusa. Przypominania nigdy nie jest dosyć, to jest na pewno podstawowa rzecz. Świadomość wszystkich w kraju, a również i młodzieży, rośnie, to też Państwo na pewno obserwujecie. Natomiast no, niezaprzeczalną główną rolę odgrywa przypominanie i wpływ opiekunów, którzy tymi dziećmi się zajmują. I to głównie od nich powinna wychodzić inicjatywa przestrzegania tych podstawowych zasad higieny, a wtedy myślę, że aktywność sportowa dla każdego z nas, czy to jest ktoś zawodowy, profesjonalista, czy to jest ktoś niepełnoletni, czy dziecko, na pewno będzie bezpieczny. I na koniec zaglądamy do klubowego sklepu Kibica, który wprowadził nową funkcjonalność dla tych, którzy korzystają z jego internetowej odsłony. Od wtorku możecie zamawiać gadżety z oficjalnego sklepu Kibica do paczkomatów InPost. Cena każdej przesyłki to 11,99 bez względu na gabaryt. Zapraszamy więc do korzystania z tej nowej usługi. Czas na historię jednej bramki. A czyje trafienie tym razem będziemy wspominać? Ligowe klasyki i mecze Górnika z Legią zawsze dostarczają niesamowitych emocji. Jak żywo pamiętamy bramki z jesiennego meczu, ale pamiętajmy również o tych strzelanych kilka lat wstecz. Takim spotkaniem była na pewno świetna inauguracja sezonu 2017-2018. To była prawdziwa hiszpańska fiesta. Górnik wygrał 3-1 po 2 golach Angulo i trafieniu Dani Suareza. To właśnie obrońca otworzył wynik spotkania w 17 minucie. Oczywiście nie możemy pominąć części związanej z przepytywaniem naszych piłkarzy. Zapytaj Górnika. Dzisiaj pytanie adresujemy do Norberta Wojtuszka. Młody piłkarz dał świetną zmianę w meczu ze Stalą Mielec. 19-latek, który jeszcze przed rokiem grał na poziomie drugiej ligi, nabiera dziś ekstraklasowego doświadczenia. Poznajmy więc go nieco bliżej. Mój piłkarski idol. Lionel Messi. Ulubiony klub zagraniczny. Manchester United.
Gadżet, bez którego nie wyobrażam sobie życia. Telefon. Ulubiony program telewizyjny. Milionerze. Sport, który oprócz piłki nożnej wywołuje u mnie największy dreszczyk emocji, to... Koszykówka. Znana osoba, autorytet, z którą chciałbym się zaprzyjaźnić. Stephen Curry. Miejsce na świecie, które chciałbym odwiedzić. Malediwy. Film, który mogę oglądać do znudzenia. Droga. Książka, którą zamierzam przeczytać. Dziewczyna, która igrała z ogniem. Gdybym nie został piłkarzem, to... To byłbym wojskowym. Dobra, przejdźmy teraz do pytań od naszych kibiców, które zadawali na Facebooku oraz Twitterze. Łukasz Obszulik pyta, jak współpracuje ci się z innymi zawodnikami z środka pola, od którego bierzesz przykład? Współpracuje mi się bardzo dobrze i nie mam jednego piłkarza, od którego biorę przykład. Myślę, że jest paru doświadczonych piłkarzy, którzy naprawdę już dużo umieją i staram się ich naśladować. Daniel Tarna pyta, jak oceniasz szatnię Górnika? Szatnia Górnika jest bardzo dobra atmosfera, także czuję się bardzo dobrze. Kamil Pietrzyk pyta, w jakim europejskim klubie chciałbyś zagrać? W Manchester United. Marcin Guść pyta, na jakiej pozycji czujesz się najlepiej? Obecnie myślę, że na ósemce. Przemek Brzeziński pyta, praca nad słabszą nogą, czy doskonalenie tej lepszej? Praca nad słabszą nogą. I Adaśko pyta o najlepszego kolegę w szatni oraz co sądzisz o porównaniach do Szymona Żurkowskiego? Kolegi w szatni nie mam najlepszego, myślę, że z wszystkimi mam dobry kontakt, a porównania słyszałem, ale myślę, że na razie to na wyrost porównania. A co słychać u naszych młodych zawodników? Zapraszamy na kolejny blok. Do młodzieży świat należy. Choć rok 2020 z wiadomych przyczyn był dla młodych sportowców czasem trudnym, to w przypadku Akademii Piłkarskiej Górnika obfitował on w sukcesy. Ich odzwierciedleniem jest ranking, według którego szkółka 14-krotnych mistrzów Polski zajęła drugie miejsce w Polsce. Badania przeprowadził Zespół Sportu Młodzieżowego w ramach Instytutu Sportu w Warszawie. W opinii ekspertów Akademia Piłkarska Górnika zasłużyła na drugie miejsce w kraju, biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte w minionym roku. Górnicy zdobyli łącznie 192 punkty, nieznacznie przegrywając tylko z Lechem Poznań. Trzecią w zestawieniu Legię nasi młodzi sportowcy wyprzedzili o ponad 60 punktów. Już 7 marca na boiska wracają drużyny Akademii Górnika. Na początek zespoły U18 oraz U17. Obie ekipy szlifują formę i rozgrywają liczne mecze sparingowe. Juniorzy starsi w ostatnich dniach rozegrali kontrolny dwumecz z czwartoligowym Gwarkiem Ornontowice. W pierwszym meczu zremisowali 1-1, by kolejny już wygrać 2-1. Juniorzy młodsi w środku tygodnia po raz pierwszy odwiedzili Krakowia Training Center w Rącznej, remisując pasami 1-1. A w niedzielę 21 lutego w Miechowicach zagrali z Dramą z Brosławice. Mecz ten zakończył się niestety porażką Górnika 1-2. Na koniec zachęcamy Was do tego, aby poprzez przekazanie 1% podatku dołożyć swoją cegiełkę w budowie lepszego jutra dla naszej młodzieży. Jeśli uważasz, że Twój 1% nic nie zmieni, zobacz, jak rozwija się Akademia Górnika i jak wiele dobrego razem możemy zdziałać. Każda pomoc finansowa pozwoli na dalsze podnoszenie standardów treningowych w naszej Akademii. A jak to zrobić? Tego dowiecie się, odwiedzając oficjalną stronę Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze. To już wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Bądźcie i w kolejnych, ale przede wszystkim szykujmy się na mecz z Legią Warszawa. Kibicujcie przed telewizorami, ale także komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Trzymamy kciuki za Was w konkursie. Do zobaczenia. Jadymy Durś. Do zobaczenia.